Hejka, tutaj Remi z kanału Lilacwix i dzisiaj chcę wam opowiedzieć o najnowszej książce jednego z moich ulubionych autorów. W Zafonie zakochałam się kilka lat temu, kiedy moja mama pokazała mi Cień wiatru, który ona z kolei odkryła dzięki swojej siostrze. I obie jesteśmy właśnie równie zakochane w stylu pisania tego człowieka, bo to jest coś niesamowitego. Książki z serii o Cmentarzu Zapomnianych Książek były, w sumie są nadal wciąż, są jednymi z najlepszych książek, jakie w ogóle przeczytałam w swoim życiu. Więc na wiadomość o tym, że wychodzi jeszcze jedna część z tej serii, byłam przeszczęśliwa, chociaż jednocześnie trochę się bałam. Bo wiecie, jak to jest z tymi seriami, które niby się skończyły kilka lat temu, a potem jeszcze coś wychodzi z tej serii i człowiek się zastanawia, czy to jest naprawdę napisane dlatego, że to jest potrzebne, czy to jest napisane dlatego, że reszta książek się dobrze sprzedaje i trzeba trochę więcej zarobić. W tym przypadku wydaje mi się, że to jednak ta pierwsza opcja jest bliższa prawdzie. Labirynt duchów, czyli ostatnia część właśnie z serii o Cmentarzu Zapomnianych Książek, jest niesamowity. Tak, w skrócie, bardzo dużym skrócie, książka ta miała premierę 11 października, czyli dość dawno temu, ale musicie mi wybaczyć, ponieważ ona jest naprawdę bardzo długa, ma prawie 900 stron, a ja jestem smutnym, zabieganym licealistą, który czasami nie może wstać z łóżka. Długo zajęło mi czytanie tej książki, ale to wcale nie oznacza, że była ona jakoś mało wciągająca, albo zła, albo że nie chciałbym się jej czytać. Po prostu nie miałam za bardzo możliwości, albo siły, albo czasu. Ale kiedy już siadałam z tą książką, to nie mogłam się od niej oderwać naprawdę na kilka godzin. I czytanie jej sprawiło mi ogromną przyjemność, więc myślę, że jeżeli lubicie styl Zafona, to to jest na pewno must read, oczywiście. Więc tak, bardzo dziękuję wydawnictwu Muza za to, że miałam okazję przeczytać tę książkę w ramach współpracy z nimi. Naprawdę bardzo cieszy mnie fakt, że mogę zrecenzować książkę jednego z moich ulubionych autorów. To jest książka, która jest bardzo mocno powiązana z całą resztą serii o Cmentarzu Zapomnianych Książek. Więc jeżeli nie czytaliście tamtej serii, to nie polecałabym zaczynać od tej, chociaż podobno w tej serii można czytać każdy tom osobno albo każdy tom w dowolnej kolejności. Jednak tutaj połączenia z poprzednimi częściami, to jak to wszystko się zazębia, jest zbyt mocne, żeby po prostu przeczytać ją jako pierwszą, tym bardziej, że jest jakby najbardziej posunięta w czasie, w sensie, bo to są ogólnie książki, w których akcja dzieje się od chyba nawet wojny do lat 90. w tej serii, więc to jest naprawdę szmat czasu i widzimy przez to bardzo dużo postaci i całe ich życia i to, jak na przykład dla jednej postaci historia innej postaci może być po prostu historią z przeszłości, a nie czymś, co się działo niedawno, czymś, co jest świeże. Więc na pewno to radziłabym czytać ostatnie, chociaż reszta wydaje mi się, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziemy czytać. Główna bohaterka tej książki to Alicia Grease, którą poznajemy na samym początku, kiedy ma pewne powiązania z Ferminem. Alicia jest agentką takiej jakby organizacji, która zajmuje się zasadniczo takimi detektywistycznymi sprawami, jakimiś rzeczami, które nie powinny wychodzić na światło dzienne. Na początku książki decyduje, że ona nie chce już dalej pracować w tym zawodzie, bo to jest zbyt wyczerpujące, ponieważ jej szef Leandro jest takim trochę dupkiem i że wolałaby przeżyć swoje życie tak, jak ona chce. No i wtedy dostaje swoje ostatnie zlecenie, przy którym musi współpracować z policją, poznaje kapitana Vargasa i razem rozwiązują zagadkę tego, jak zniknął minister kultury Mauricio Valls. Jak może zauważyliście, to brzmi trochę jak taka kryminalna zagadka, bardziej właśnie w stronę detektywistycznych książek niż tego, co zwykle jest u Zafona, czyli po prostu dużo zagadek z przyszłości, takich mrocznych sekretów, ale one oczywiście też się tutaj pojawiają i to chyba jeszcze w większej ilości niż w którejkolwiek innej książce Zafona. Ponieważ gdy Alicja i Vargas jadą do Barcelony z Madrytu śladem właśnie zaginionego Mauricia Valsa, odkrywają naprawdę całą masę okropnych sekretów tego miasta i ogólnie i współczesnego świata. Podczas śledztwa odkrywają coraz większe niespodzianki, które są częściowo związane z bohaterami, których my znamy, takimi jak na przykład Matex, czy Martin, czy choćby nawet sam Fermin, który jest jedną z ważniejszych postaci w całej serii. Zasadniczo w tej książce wyjaśnia się mniej więcej wszystko, co nie zostało wyjaśnione w poprzednich częściach. Wątki wszystkie się ze sobą łączą. Nagle odkrywamy, że coś, co myśleliśmy, że po prostu jest zbiegiem okoliczności, że postać z którejś części
ma jakieś tam minimalne powiązanie z postacią z innej części, nagle się okazuje, że to wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo mocno powiązane i szalenie dobrze przemyślane, przez co tworzy nam się taka, no już naprawdę pełna, zamknięta historia, która jednocześnie przeraża i zachwyca. Książki Zofana zawsze miały ten swój klimat takiej tajemniczości, też trochę mroku, ponieważ właśnie jego Barcelona jest naprawdę bardzo mrocznym miejscem, ale dopiero jakby w tej części widzimy, jak bardzo to wszystko jest okropne i jak dużo sekretów zostało ukrywanych przez całe lata. Wszystkie te powiązania, które tutaj są, po prostu rozwalają mózg. Taka jest prawda. Żeby za bardzo nie spoilerować, ale pokazać wam, jak mniej więcej to wygląda, to oczywiście dla ludzi, którzy czytali poprzednie części, bo reszta się nie ogarnie, padło tutaj takie zdanie: Święta Maryjo, Matko Boża, takie rzeczy dzieją się tylko w Barcelonie. I myślę, że to bardzo dobrze sumuje wydarzenia w tej książce. Tak, wracając do naszej głównej bohaterki Alicji Gris. Jest ona sierotą, która podczas wojny została uderzona jakimś odłamkiem z bomby czy czegoś tam, nie wiem, latały bomby, wszystko wybuchało, nie wiem. Przez to ma ranę w biodrze, która bardzo jej przeszkadza w życiu codziennym, ale ona się nie daje, bo ona jest taką osobowością, tak silną osobowością, która potrafi pokonać wszystkie ograniczenia, czy to fizyczne, czy to psychiczne, czy to jakby takie zwyczajne ograniczenia, żeby ktoś jej mówi, nie możesz tam wejść, a ona i tak wchodzi. Jest po prostu niesamowita, jest naprawdę inteligentna, przeszła bardzo dużo i właśnie jest tak silną postacią. Swoją drogą jest to chyba jedyna tak jakby mocno zarysowana i tak ważna dla historii postać kobieca u Zofana. To znaczy, no wiadomo, że była Izabela, była Bea, ale tak naprawdę żadna z nich nie była główną bohaterką w ten sposób, w który jest Alicja. No i też mocno się od niej różniła charakterem. Kiedy mówię o powiązaniach w tej książce i w tym, że wszystko się ze sobą łączy, to wszystko również się łączy oczywiście z rodziną Sempere, którą obserwujemy już od kilku części, wiadomo. I szczerze mówiąc, w tym momencie to ja się czuję, jakby to była moja rodzina. I kocham tych ludzi, kocham te postacie całym serduszkiem. I właśnie jakby rozwój tej rodziny, to w jaką stronę ona zmierza poprzez właśnie to, co się działo w przeszłości, jest naprawdę niesamowity, fascynujący i poruszający, jeżeli się kocha ich tak bardzo, jak ja ich kocham. W ogóle ta książka jest podzielona na kilka części, więc mamy tutaj na przykład perspektywę Daniela, mamy perspektywę Fermina. Większość jest skupiona właśnie na Alicji i na Vargasie, ale nie tylko, jest tutaj też część związana z Izabelą, część związana w ogóle z Julianem, z synem Daniela i Bei. To jest naprawdę, ta książka jakby zamyka tę historię tak idealnie i zawiera w sobie naprawdę wszystko, co moglibyśmy chcieć wiedzieć na temat rodziny Sempere, na temat wszystkich tych tajemnic z Barcelony, które odkrywaliśmy w poprzednich tomach. Przy czym te nowe postacie wcale nie sprawiają wrażenia jakby wymuszonych, że one są tam na siłę, że to jest jakaś tam randomowa postać, która po prostu jest, żeby była, ale tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego powiązania z właśnie tą główną rodziną, która nas najbardziej obchodzi, bądźmy szczerzy. To wszystko jest bardzo dobrze przemyślane i świetnie się łączy. Myślę, że Alicja jest takim trochę uosobieniem właśnie tej mrocznej, tajemniczej, niebezpiecznej Barcelony. Bo to jest kobieta, która dostaje to, czego chce, choćby musiała naprawdę wiele, wiele zrobić. Nie waha się przed niczym tak naprawdę i jednocześnie wie dokładnie, jakim człowiekiem jest i jak bardzo różni się od innych kobiet, na przykład w jej wieku. I myślę, że to bardzo jakby pasuje do właśnie otoczenia, w którym się znajduje, do Barcelony i do wszystkich jej sekretów. To jest coś niesamowitego. Pokochałam ją od pierwszych stron, kiedy już wiedziałam, że będzie główną bohaterką. Dosłownie pierwszy rozdział, dwie pierwsze strony i ja już byłam, już było po mnie, nie? To już jest jedna z moich ulubionych postaci. Kocham ją. Muszę przyznać, że mimo wszystko jest to chyba najbardziej krwawa część tego cyklu, ponieważ jeżeli poprzednie tajemnice były mroczne i makabryczne, to tutaj dużo akcji się dzieje jakby w czasie teraźniejszym, że to nie jest przeszłość, tylko rzeczywiście osoby umierają na naszych oczach. Były też sceny tortur, więc jeżeli ktoś jest wrażliwy, to ostrzegam.
Nie sądzę, żeby to było coś złego, tylko po prostu trochę jednak odchodzi od tego, co zwykle widzimy w książkach Zafona, a jednocześnie w jakiś sposób się wpasowuje w jego styl i historię, którą próbuje opowiedzieć, w sensie opowiada. Więc raczej nie mogę zarzucić tej książce właśnie zbyt dużej ilości krwi czy czegoś w tym rodzaju, bo mimo wszystko to bardzo się wpasowuje właśnie w klimat tej książki. Chociaż przyznam, że te sceny tortur były masakryczne, zwłaszcza kiedy ja na przykład stwierdzałam, że poczytam sobie do obiadu i kończyło się to no nieprzyjemnie. Więc tak, jeżeli ktoś czytał poprzednie książki Zafona i ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy warto sięgać po Labirynt Duchów, to absolutnie tak, zapewniam, że jest ona na równie dobrym poziomie co wszystkie poprzednie książki i na pewno się nie zawiedziecie, bo no ja się nie zawiodłam, a naprawdę już byłam dość sceptyczna, no bo rzeczywiście kolejna część serii, która mi się wydawało, że jest skończona. Jednocześnie bardzo się cieszę, że chociaż o tę jedną część ta seria jest dłuższa i że było mi dane właśnie przeczytać, jak to wszystko się ładnie zazębia i łączy i też jakby w pewien sposób kończy się ta historia, w sumie te wszystkie historie, które zostały opowiedziane w poprzednich tomach. Bo to jest książka o przeszłości, o jakby teraźniejszości i o przyszłości, to jest niesamowite. Naprawdę coś cudownego i jeżeli właśnie macie jakiekolwiek wątpliwości, to zapewniam, że jest naprawdę cudowna i że kocham ją całym serduszkiem. I tak, jest bardzo emocjonująca i bardzo się cieszę, że wyszła w ogóle ta książka i ojej. Okej, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat Labiryntu Duchów. Koniecznie czytajcie Zafona, bo jest niesamowity. I tak, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie.